Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Mamy dzisiaj do zaprezentowania 25 gołębi pochodzących z hodowli kolegi Tomasza Rumińskiego. To będą gołębie młode, wszystkie z tego roku. Wszystkie młode. Tak, są na sprzedaż. To są bardzo dużo gołębi wywodzących się z podstawowych par rozpłodowych. Z tych najlepszych linii, z najlepszych lotników. To większość jest po lotnikach. No. Tak, i co ciekawe, też jest jeden ewenem, to jest gołąb po taki inbred mocny, na bardzo mocny inbred na Harikana 51. Reinera Pittmana, Henri Vlomansa, bo Hurricane 51 to jest gołąb pochodzący z hodowli Henri Vlomansa. Natomiast tutaj mamy takiego bardzo mocnego inbreda na właśnie tego Hurricane 51, bo Tomasz ma z 2017 roku chyba dwa takie samca. No to będę ja mu przywiozłem już sobie. Tak, jest sam je kiedyś. I ten. Tutaj przy okazji też jeszcze, jak jesteśmy już u kolegi Tomasza, to możemy mu pogratulować. Wcześniej gratulowaliśmy najlepszego wyniku w Polsce. Miał, a jak się okazało, no nie został zatwierdzony na skali ogólnopolskiej, ale ten wynik, który został z drugiej drużyny lotowej zatwierdzony, to jest i tak czyni go piątym przodownikiem w kategorii A, tak, w Polsce. Tak. Także gratulujemy mimo wszystko. A jeszcze tutaj ciekawostka, no Tomek nam trzeba by powiedzieć, o co chodzi z tym wynikiem, dlaczego nie został uznany. Nie? No leciałem na dwie drużyny, na zegarze Tauris, no, który dopuszcza taką funkcję. Żeby dwóch hodowców leciało w jednym terminalu, tak. No i zarząd główny akceptuje ten zegar i oprogramowanie, a jest taki zapis w instrukcji do regulaminu, że po danym hodowcu przed kolejnym hodowcą należy wydrukować listę startową. No i tutaj to nie może zostać spełnione, no bo jeśli wydrukuje się po pierwszym hodowcy, to automatycznie się nie zakoszuje drugiego hodowcy. No i to nie jest spełnione, ale jest drugi punkt w regulaminie, gdzie należy nastawiać zegary zgodnie z instrukcją znowu. No i jedno, to jest taka pewna niekonsekwencja. No szkoda tylko, że to wygląda w ten sposób, że cierpią na tym hodowcy, wyniki i gołębie przede wszystkim, bo te rzeczy, o których mówimy, w ogóle nie wpływają na wynik gołębia, a tylko na te rzeczy formalne. Także ujednolicenie i takie przypilnowanie, że tak powiem, z tych spraw związanych z instrukcjami, organizacją, to by było w interesie naprawdę wszystkich. Bo szkoda bardziej, że to już jest takie oprogramowanie od 2011 roku, tak jak Tauris się wypowiedział i zarząd główny ich nie informował, że mają coś zmienić, że coś jest nie tak z tym oprogramowaniem. W zeszłym roku moje wyniki też były zaliczone na obie drużyny innych hodowców. No w tym roku nie wiem, dlaczego tak jest, ale... No nic, ale gołębie i tak twoje będą Polskę reprezentować w Poznaniu na Olimpiadzie. Jakie gołębie to będą, powiedzmy przy okazji? Znaczy, no mam dwa wyniki w kategorii A poniżej 30, no i samiczkę w D kategorii, tam trochę gorszy wynik. To zobaczymy wtedy wszystko na wystawie ogólnopolskiej, będziemy już dokładnie wiedzieć. Ale może jeszcze odnośnie tego zegara, Tauris tak jakby może trochę ostrzec innych też. No niektórzy myślą, że jak zakoszyłem jedną drużynę, drugą i wydrukują tą pierwszą drużynę jako pierwszą, a nie drugą, to i tak nic nie zmienia. Chodzi o to, że po pierwszej drużynie ma być wydruk. A nie, że po drugiej jest. A zegar tej możliwości Tauris nie dopuszcza ten program, który podobno jest... można pisać inny numer lotu niż faktycznie jest. No to jest też już wymyślać sobie jakiś lot, jaki jest i będzie uznany, no ale. Później jak, powiedzą, że lot jest. Jak, inny numer jak, posiada. Jak ktoś wylata mistrza Polski, no to ciekawe, co wtedy będzie. Zobaczymy. Ale nic, już mam nadzieję, ja już mam drugi zegar, będę leciał na dwa zegary. Tak. Tomasz jeszcze jedno pytanie, ale nie zniechęciłeś się na razie jeszcze. No tak troszkę tak ostatnio, ale... Także jeżeli rozwijamy sport gołębiarski, to weźmy też pod uwagę, że no, szkoda by było, żeby po prostu w taki sposób o takie rzeczy zniechęcać młodych hodowców. Dobrze, przejdźmy może do gołębi już, bo to jest ciekawsza rzecz, to nas tutaj bardziej tak interesuje. Mamy, mówię, 25 gołębi młodych. Oczywiście nie ma żadnego gołębia płowego, szpaka z tobą na hodowli, to są z reguły tylko niebieskie, nakrapiane. Tomek nam powie teraz może, jakiego trzyma gołębia właśnie w dłoni. Tu jest 16727. To jest najprawdopodobniej po najlepszym widzce okręgów C kategorii. Mhm. Jeszcze się upewnię, żeby to czasem źle nie zaprezentować. Przypowiedzmy jeszcze, do dwóch gołębi mamy certyfikaty DNA. Tak, to są córki olimpijki za kategorii z Brukseli. Szukamy. Na samym dole ten akurat. No pewnie tak będzie, jak to diabeł przykrył ogonem. Albo może go chwilowo nie być. Nie, no musi nie, być. Nie, był chyba gdzieś. Mi przeleciał się. Przeleciał. Już dowód znaleźliśmy. Co to, z jakich to się gołębi? No tak jak mówiłem, matka to jest najlepsza lotniczka okręgów do kategorii. No ona, to jest takie może ciekawostka, że ta samica w tamtym roku jako roczna była w drużynie do kategorii A, która zajęła tam pierwszego przodownika w Polsce, a w tym roku ta sama samica jest najlepszą lotniczką w okręgu kategorii D. Ona się dała z dwóch maratonów, druga, trzecia, z 500-ki trzecia. No, niebieska, uniwersalna. Taka białolotka. Ojciec to jest syn olimpijki tej za kategorii, dlatego jest ten niebieski białolot. Nie? No to jest po lotnikach samiczka, myślę, bardzo dobry gołąb. No, raczej uniwersalny na każde dystansy.
I tą płeć, o której mówimy, bo przy tych gołębiach mamy wstępnie określoną płeć, ale proszę hodowców o wyrozumiałość, żebyśmy się na przykład tutaj pomylili. No, to jest taka prawdopodobna płeć, nie? Mm-hmm. I ta samiczka, ona jest, ta jej matka, ta lotniczka, ona jest córką 999, takiej samicy, co boje nastą roczną w Polsce. I z niej też bardzo dużo gołębi leci. Mm-hmm. Teraz mamy gołębi o jakim numerze? 16784. To jest po samicy 4621. Ta 4621 roczna, ona ma 12 konkursów i jest najlepszą lotniczką rejonu, tu na 4 oddziały z lotów 500-700 km, nie jako roczna. Też maratony czołowo, tam 6, 7, 500 chyba trzecia. No, i to też jest wnuczka tej podstawowej pary, tej matka. Nie? Też białolotkę ma. Tak, i to będzie raczej samiczka taka silna, mi się wydaje. Dobrze. Tutaj zobaczmy, kolega Tomek tam będzie szukał, ale zobaczmy, każdy rodowód jest pięknie wypisany. Tomek prowadzi dokumentację bardzo rzetelnie, bo teraz mamy nakrapianego chyba samczyka, tak? Tak, 16715. To jest nakrapiany samczyk po samicy 463, co w tamtym roku była czwartym asem Polski na wystawie. Jeszcze zadam pytanie, oczywiście są szczepione? Tak, wszystko było szczepione w gniazdach. Były szczepione tylko salmowirem i w łapę było wcierane na ospę. Nie? Tu jest drugi z gniazda, 16716, tam będzie samiczka. Nie? No to jest po samicy 463, ona była czwarta w Polsce na wystawie, ale ona ma chyba 10 konkursów, pierwsze 20, bardzo dobry gołąb, co roku czołowo siada. Może pokażę teraz tych, widzę w tej klatce jest po olimpijce, te 71-50 gołąb. To jest do tego, co mamy tak, certyfikat. Pokażmy teraz certyfikat, oczywiście certyfikat wykonała firma Koba, diagnostyka. Przy okazji chciałem też wszystkich przy okazji zaprosić do Krosina. Tam w sali bankietowej w Krosinie 1 grudnia firma dla hodowców.pl, sklep dla hodowców.pl organizuje spotkanie właśnie między innymi z kolegą Tomaszem Borkowskim, który nam będzie opowiadał o diagnostyce gołębi. Będzie też tam można przyjechać, sobie gołębie przywieźć, przebadać, posłuchać. Oczywiście też jeszcze będzie spotkanie z kolegą, tak jak w planie mamy z Maćkiem Włodzikiem, jak już tutaj Hawany, przepraszam, z Kuby wróci, bo nie wiem, czy w Hawanie będzie w ogóle. Ale wróci tam, będzie nam opowiadał może nie tylko o Kubie, ale właśnie o prowadzeniu gołębi młodych. A tutaj mamy właśnie takie certyfikaty przez tą firmę Koba Diagnostyka przygotowane. Teraz ty masz w ręku którego? 899 czy 898? 98 tutaj. To są z gniazda? Tak, z gniazda. Tak, to z gniazda widzimy. No ta już ma dwie lotki zarzucają, to są takie starsze gołębie. No i to jest córka olimpijki za kategorię. Ona z 5 lotów ta kategorii w roku miała 3,30 koeficjenta. Na olimpiadzie które to miejsce było? Znaczy to było dalsze dalej, miejsce. Tak, bo wiadomo w Polsce w kategorii, a wtedy najlepszy wynik miał chyba kolega Manfred Bula, to było czwarte miejsce. No to teraz, i tak, dwa kategorie są to jest bardzo ciężko nam tu w Polsce zrobić. Że na przykład w tym roku dwa kategorii, no moje gołębie z 2 lat mają 15 lotów, muszę 10 wybrać. Nie? Mhm. No a w innych krajach jest tak, że mają tyle lotów w jednym roku nawet niektórzy. Nie? Mhm. Tu jest gołąb 16713 i drugi będzie 44 końcówka. Też gniazda? Nie, z drugiego leju, z drugich jajek po prostu, ale z tej samej pary. Aha. I ale do tych nie masz certyfikatu. Nie, to nie robiłem, ale jeśli by ktoś chciał, to można zrobić do każdego po prostu za dodatkową opłatą. O tak, nie? Ale ten gołąb jest po samicy 484, co była w 2016 roku jako roczna 7 asem Polski i w tamtym roku w kategorii A była 5 w Polsce. Nie? 484 była sparowana swojego brata. No i w tym roku ich siostra była najlepsza w A kategorii, u mnie 0,91, dwa razy pierwsza, dwa razy druga. Nie? I też na młody jest najlepszy lotnik po tej parze, także super. To są dwie samiczki 48-49, bardzo podobne do siebie, to akurat 49 złapałem. Też po lotnicy po 823 samicy, to jest samiczka z gołębi od Waldka Piszczały. Z tej samicy 18-330, co bardzo dobrze się sprawdzają. No i matka tych samic, co teraz trzyma, to 823, ona była 2 lata z rzędu w drużynie do kategorii A u mnie, co byłem drugi i czwarty w Polsce. No i w tym roku też się dała czołowo z 500, chyba dwa razy druga bodajże była. To w rodowodzie będzie wypisane. Więc... Tu jest ten imbret właśnie Hurikana. Tu mamy takiego jednego właśnie gołębia. Może nim no i znaleźliśmy rodowód, to teraz tutaj jest, ja go pokażę może, popatrzmy. Tutaj jak mówiliśmy na początku o tym imbredzie mocno na Hurikana, to zobaczmy, tutaj występuje. Tutaj Hurikan występuje, tu występuje Hurikan, tutaj. A tutaj jest brat Hurikana, Hurikan 783. Czyli tutaj wszędzie... To jest bardzo mocny imbryd. Tak. 16918, to jest samiczka, też już starsza, ma 5 lotek do spierzenia. Rodzice tego gołębia to były takie gołębie, które kiedy ktoś zetknie, my zakupiliśmy 2 lata temu podczas dni otwartych w hodowli Renera Pittmana właśnie i one były dla Tomasza tutaj właśnie dostarczone, kupione.
Tomek już właśnie teraz ma. One były dość późne, nie? Bo one ci się to zaczęły takie późno parować. Znaczy ja najpierw sobie uchowałem coś tam do lotów, chyba z jednej samiczki dwie sztuki i z samczyka miałem chyba trzy, tylko z tej samiczki to były bardzo późne dwa. Nie? Jeden mi się to rozbił, drugi jest. Ale po samczyku bardzo czołowy siadł w szybce, bo i ma tam komplet konkursów i bardzo dobrze przeleciał. Nie? Także to jest 16929 na 4 lotka rozpierzenia, samczyk. To jest super zbudowane. Ogólnie wszystkie w miarę trzymają to w jedno pirogą, tak jak chodzą. Zrozumiałeś jeszcze, one się kończą pierzyć jeszcze. No tak, to zależy tak, które. Tutaj nie? Będzie jeszcze właśnie. Ale to jest imbret na tą drugą właśnie parę, 711-685. Tu jest łączenie córka tej pary razy wnuk, ale wnuk to syn Olimpijki, te 70-50 i on też już był zimredowany. Nie? To prawdopodobnie będzie wszystko widać. Nie? 16929 i to jest samczyk. Nie? Tutaj jedną klatkę teraz, można powiedzieć, mamy z głowy. No już tak, a może jeszcze jedną. Pokażmy jeszcze jednego, my tego mamy 25, chyba wszystkich nie będziemy mówić, bo Tomek tutaj parami też miał tak przygotowane. No, to właśnie z tej pary jest 16743 i 42 jest samiczka, to jest samczyk. Nie? Mhm. I to jest po samicy 5852 z 15 roku. Ona ma chyba 7 konkursów, pierwsze dziewiątce na łodzi, bardzo szybka samica. Nie? I wywodzi się właśnie z tych dwóch moich podstawowych par. I była parowana też na syna tej pary 711, czyli na brata Olimpijki. Mhm. No i rodzeństwo tego gębia już wydało też bardzo dobre gębie, u mnie już innych. Nie? Dobrze. No już nowej klatki mamy gębia o numerze. 16973, 5 lotek do spierzenia. Jest to imbret na tą parę, moją powiedzmy na złotą, 733-304. To jest syn razy córka tej pary. Przypomnijmy, to para Rolanda Fabera. Rolanda Denis Faber, tak. Tak? No to te gołębie są moje podstawą, bo ten samczyk jest 733, ale ta samica jego siostra z gniazda 734, no jeszcze od 2-3 lat wydaje super taki. Dopiero z trzecim samcem, ale no, też jest rewelacja. Już. Rolanda Fabera, te gołębie to są chyba z tej linii tego Tieke Delera, nie? Też, i tam jest córka Herkulesa. Mhm. Tu jest już imbret, to jest łączenie syn złotej medalistki z Bukaresztu. Razy córka 1141, to też taka podstawowa samica rozpodowa u mnie. Nie? Też fajny, ciemny samczyk, białolot. One zbudowane, fajnie umieśnione te gołębie. Pokażę to jeszcze może gołąbka po lotnicy, co ma 3,25 w kategorii, a ojciec ma 7 roczniaki. I matka to już jest wnuczka, tak, wnuczka tej złotej pary. A, znaczy to z tej samiczki matki tego gołębia, nie? A ojciec tu się wywodzi złota medalistka razy 711 i gołąb do żony od Marcina Kręca. Też bardzo dobrze z tej pary mi się sprawdził gołębie, nie? Bo to jest samczyku. Kolega Kręc też miał przecież mistrz Polski w kategorii... A, tak, on był pierwszy, a ten drugi w 16 roku. Nie? Może pokażę tą drugą córkę Olimpijki, tą 99 końcówkę. Tutaj właśnie co mamy do niej, akurat ten certyfikat DNA, jest tak, pokrewieństwa. Tak, to też dwie lotki troszkę stępiła. Ta też miała, tak nie? Tak, tak samo dwie lotki, nie? Ta jest taka pstra. No i łączenie to jest na scena tej 733 pary. Gołębie to jest zbudowane, ogólnie fajnie. To jak popatrzymy sobie, zobaczcie, tu jest tutaj, to jest ta 999, nie, 8, no to jest analogiczne. Tutaj Tomek mówi o tym 733-304. Ale też z drugiej strony jest ta 711-685, również Faber Maciński. Pokażę gołąbka 16999. To jest syn samicy właśnie 999, dlatego też ma taki numer. No i ta samica jest właśnie matką tej najlepszej lotniczki kategorii D w okręgu, w tamtym roku w A kategorii była. Czyli uniwersalna, prawda? Uniwersalna i z tej 999 super lecą i dzieci, wnuki po jej braciach, nie? To taka rodzina głębi na każdy dystans właśnie. Nie? To jest jej syn i była łączona na syna złotej medalistki, czyli też bardzo dobre łączenie. Tu jest wnuk, raczej samczyk, będzie też z samicy 990. 990 to jest córka złotej medalistki i to jest ta samica, co była 6 Master Polski w tamtym roku na wystawie. No i w tym roku myślę, że ma duże szanse na olimpiadę, nie? No bo ma wynik, no bo też bardzo dobry, nie? To jest 16997, no. Może jeszcze jednego. Jeszcze jednego na koniec już. Samiczko, żeby nie zanudzić tego Polaków. 16780. Teraz mamy gołębia, 16780. Tak, nam urwało przed chwilką. Tak, no i to jest samiczka, będzie fajnie to zbudowana, super. Mhm. I matka tej samiczki to jest córka 484-497, czyli tych, co były 5-7 roczne i ta, co była 7, potem 5 wa. A ojciec to jest 96-23, no samczyk, co ma 6-20 wa kategorii.
brat 5,852, co ma tyle konkursów w dziesiątce, czyli no super, tych gołębi tak samo. Tych gołębi nie mamy aż tak dużo, ma 25 sztuk, podzielimy na dwie aukcje, na dwa dni. To jest większość po lotnikach, na pewno już na polotnikach żadnych innych gołębi nie będę wystawiał. I też jeszcze pokażmy, przypomnijmy, Tomasz robi taki sposób, że jeszcze nie ma tak, żebyś hodował ze wszystkich gołębi, które posiadasz, nie, tylko z tych tak jak mówiliśmy, te najlepsze po jednym, pod mamą, pod te inne pary, które... To jest dużo spokrewnionych na siebie, ale to już jak jest wnuk na wnuka, wnuk na prawnuka, na tą złotą parę można śmiało łączyć, ja tak łączę i... Bardzo dobrze pasuje. I do lotu bez problemu to się sprawdza, o czym świadczą wyniki. Także gratulujemy Tomkowi, mimo tego, że no, ten pierwszy, najlepszy wynik nie przeszedł, ale i tak piąty przodownik to jest bardzo wysoki. No, tak, na tą drugą drużynę 30 rocznych tam było zapisanych i to część takich teoretycznie najsłabszych. Tam były same samce i 6 samic tylko, nie? Mhm. Czyli te najgorsze, no i tak wylatały. Znaczy najgorsze, no. Gorsze powiedzmy. To znaczy, to na pewno nie zmienia faktu, że ta pierwsza drużyna i tak to jest najlepszy wynik w Polsce, 17 w kategorii. Także gratulujemy, życzymy wszystkim tutaj, żeby sobie jakiegoś gołębia na tej aukcji kolegi Tomka znaleźli. Także dziękujemy bardzo, do zobaczenia i dobry lot. Powodzenia. Okay.